Cześć moi drodzy, witam w kolejnym rozpakowaniu. Tym razem będzie to myszka dla graczy od firmy Speedlink. Nie najtańsza mycha, bo kosztująca jakieś 200 zł. Nazywa się ona Kudos Z9. Jak widzicie, ma dość fantazyjny kształt. Mamy tutaj oprogramowanie, 5 profili, 8200 dpi, laserowy sensor i jakąś też aplikację chyba na smartfony do konfiguracji, z tego co kojarzę. No i co tu mamy jeszcze? Pamięć wbudowana, czterokierunkowa rolka, więc fajnie. 9 programowalnych przycisków, ustawienie częstotliwości produkowania, przełączanie profili i dpi, opleciony kabel i długość kabla 1,8 m. Tutaj mamy też zapewnienie o bardzo szybkiej komunikacji tej myszki z komputerem. Mamy też wymiary 126 mm na 80, tak więc myszka całkiem duża, powinna być ok. No i z tyłu mamy też takie ogólne informacje. Też jest tutaj coś o kolorach informujących o podświetleniu, ale to sobie zobaczymy już w testach. I moi drodzy, mamy jeszcze okienko, żeby ją sobie podejrzeć. Wygląda naprawdę fajnie. I tu mamy też pokazane oprogramowanie. Wygląda to całkiem przyzwoicie. No i ta aplikacja dodatkowa na Androida i iOS. Teraz sobie otworzymy opakowanie. Powiem wam, że firma Speedlink zaatakowała teraz tymi akcesoriami dla graczy, też na targach PGA w tym roku. Całkiem niedawno zresztą widziałem sporą kolekcję tych akcesoriów wystawionych w takiej gablotce. Zresztą mamy jeszcze Quick Installation Guide i płytka ze sterami. Bardzo fajnie. No i już sama myszka. Trzeba tylko kabelek oswobodzić i już będzie nasza. Dobra, udało się. Tak więc kabelek 180 cm. Fajny oplot, taki czerwono-czarny. Tu jakiś filterek mamy. Pozłacany wtyk USB. Kabelek w myszce trzyma się chyba ok. No i sama myszka, zobaczcie. Bardzo fajny lakier, czerwona myszka. Nie dość często się spotyka w myszkach no, tej klasy z górnej półki cenowej, ponieważ często takie tanie myszki mają jakieś śmieszne kolory, ale to jest bardzo tandetne. Tutaj wygląda to naprawdę fajnie. Ten lakier robi dobre wrażenie, też w dotyku to jest fajne. Mamy też tutaj elementy gumowane, po bokach guma, tutaj guma. Jak widzicie, jest takie miejsce na kciuk fajne, czyli myszka typowo wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Tu mamy troszeczkę błyszczących plastików na froncie, ale na szczęście nie za dużo. Od razu ślizgacze. Wiem wam, że jeśli chodzi o ich jakość, to są takie sobie. Nie są aż takie śliskie jak w myszkach chociażby SteelSeriesa czy Rockata. Natomiast zobaczymy na podkładce, jak to będzie się sprawowało. Tutaj mamy ten sensor laserowy, jak stwierdzić opakowanie. Speedlink, z tego co widzę, to jest niemiecka firma, więc dobrze wiedzieć. Powinna być solidnie wykonana, jak to na Niemcy przystało. No i zobaczmy. Przyciski główne chodzą dość fajnie. W miarę cicho. Rolka sporo wystaje, tak więc nie ma problemu z obsuszeniem jej. Jest gumowana, działa jako przycisk przód, tył i na boki, co się może przydać. Zobaczcie, ile mamy napakowanych przycisków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Też błyszczący plastik, co prawda chodzą lekko. Tu będzie jakiś wskaźnik dpi prawdopodobnie. Pewnie coś tu się będzie nam świeciło też. I mam jeszcze dwa przyciski tutaj po boku myszki. Chodzą leciutko i zobaczymy, jak się będzie z tego korzystało w akcji. Jeszcze taka szybka przymiarka. No, powiem wam, że jak na moim dłoni to całkiem przyzwoita, jeśli chodzi o rozmiar, o tą długość. Tak więc dla mnie powinna być wygodna i generalnie dla graczy o większych dłoniach. No cóż, pora się brać za test tej myszki. Za jakiś czas dowiecie się, co ona potrafi i czy warto wydać te 200, ponad 200 zł na taką nowość. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!